Chciałabym przedstawić moją redakcyjną koleżankę, Barbarę Dyksińską-Tryc. Witam. Zwykle w tym miejscu, w ogóle w naszym programie, przedstawiasz wystawy wspaniałych artystów plastyków, a także ich samych. Dlaczego dzisiaj może aż, nie tylko, może aż dwie prace wspaniałego artysty, ale jego samego nie ma? Udało mi się przynieść do studia dwie ostatnie prace Zdzisława Beksińskiego. Jest to artysta, który izoluje się od tłumów, nie lubi spraw świata codziennego, nie bywa na własnych wernisażach, nie pokazuje się, nie udziela również wywiadów. W związku z tym dlatego nie ma jego razem z nami tutaj w studio. Jego prace są przez kolekcjonerów sztuki, przez muzea, a on sam w swojej pracowni, na niedaleko zresztą stąd od telewizji, po 12 godzin dziennie maluje, słuchając muzyki. Jest to artysta bardzo wybitny, artysta, który nie lubi podróżować, nigdy nie był poza granicami Polski. Zajmuje go tylko i wyłącznie jego sztuka. Sztuka wspaniała, sam nie podróżował nigdzie, ale ta sztuka jest wizytówką polskiej kultury za granicą wszędzie. Jednocześnie poza tymi obrazami masz jeszcze w ręku album, który no sądzę byłby wielką gratką, gdyby był do osiągnięcia dla wszystkich miłośników malarstwa. Jest to album wydany w Paryżu, poświęcony wyłącznie twórczości, całemu twórczości Zdzisława Beksińskiego od jego wcześniejszego okresu, kiedy zajmował się fotografią, poprzez jego rysunki i jego wszystkie obrazy. Jest to naprawdę bardzo piękne wydawnictwo. No być może, z czasem będzie również możliwy do osiągnięcia w Polsce. My pokażemy tutaj chociaż niektóre obrazy, niektóre prace wielkiego artysty.